wejdź na handball.pl. Wszystko o piłce ręcznej w jednym miejscu. Handball.pl. Co się stało i jak się teraz czujesz? Czuję się całkiem okej i będę to powtarzać jak stara zdarta płyta do każdego z mediów. Wierzę głęboko, że cały sztab medyczny postawi mnie jutro na nogi i zagram z Węgierkami. To jakaś stara kontuzja z tego co wiemy, która trochę się odświeżyła wczoraj w tym ferworze walki. No nie taka stara, ale od kilkunastu tygodni zmagam się z zapaleniem rozcięgna podeszwowego i ono troszeczkę mi przycichło. Wczoraj taki był moment, gdzie dosyć mocno naciągnęłam to rozcięgno i to jest dosyć bolesne. I tyle. Na ten moment wszelkie badania wykluczają jakiekolwiek zerwanie, złamanie, naderwanie. Po prostu mocno sobie rozciągnęłam coś, co było bardzo mocno przykurczone i to wszystko sprawia bardzo dużo bólu. No ten ból na pewno jest ogromny, ale też na pewno ogromna chęć z twojej strony, żeby jednak pokazać, że trochę lepiej umiecie grać niż wczoraj, bo ten debiut nie był udany i chyba też sobie zdajesz z tego sprawę. Tak, jak najbardziej. Każda chyba z nas po kolei zdaje sobie sprawę, że mogła dać się trochę więcej z siebie, że mogłyśmy uniknąć przede wszystkim błędów podań, bo tak naprawdę największym przeciwnikiem jesteśmy my dla samych siebie, nie ten ktoś paradoksalnie, kto gra naprzeciwko nas, tylko my same. Za dużo łatwych piłek oddałyśmy i na tym poziomie, na takiej imprezie takie błędy się mszą. Musimy jednak zakładać no także ten czarny scenariusz, to znaczy, że nie będziesz jutro w stanie grać pełne 60 minut, czy nie będziesz w stanie pokonać tego bólu. Jeśli nie ty, to kto na tym prawym rozegraniu? Aleksandra Zych, którą znasz z klubu, jest gotowa, żeby stawić czoła Węgierkom? Aleksandra Zych, Klaudia Pielesz, Karolina Siódmiak, Karolina Kudłacz, każda z nich jest w stanie mnie zastąpić, ale scenariusz jest taki, że ja jutro zagram z Węgierkami. No i tego ci życzymy i życzymy dużo lepszego meczu i punktów. Też sobie tego życzę. Handbalowe bransoletki specjalnie dla Ciebie. Dwa rozmiary, aż 10 wersji. Handbalowe bransoletki I Love Handball są w 5 kolorach. Żółtym, pomarańczowym, czerwonym, różowym, zielonym i niebieskim. Handbalowe bransoletki z sylwetkami rzucających zawodniczek i zawodników są w kolorach biało-czerwonym, żółto-czarnym, pomarańczowo-niebieskim, czerwono-granatowym. Zamów na handball.pl lub pisz na reklama@handball.pl.